Witam serdecznie Aleksandra Florczak do portalu Linus.pl, a ze mną Izabela Kisio. Hej! Hej, witam. Nie widzieliśmy się na konferencji, a w tej chwili już na walce. Dokładnie. Iza, jak było, jak weszłaś do oktagonu, jakie emocje ci towarzyszyły? No, muszę powiedzieć, że się nie bałam, bo jestem bardzo odważna, przy tym, że właściwie moim zadaniem był show również. Zaśpiewam. Nie każdy może zaśpiewać i walczyć jednocześnie. To jest wysiłek. Śpiewanie, zejście. Wiadomo, że trzeba później przygotować się, zrobić to w jakimś tempie, żeby się skończyła piosenka. No, jestem dumna z siebie, zadowolona bardzo. No cieszę się, że media to dostrzegają również i lubią mnie ludzie. Właściwie tutaj połowa tych ludzi to była dla mnie dzisiaj na tej walce. Muszę wam powiedzieć, że jestem bardzo dumna z siebie, że jestem taka odważna, że jednak 62-letnia kobieta może po prostu powziąć jakąś decyzję i odważyć się na coś takiego, bo tak jak mówiłam, nie każdy może znaleźć się w oktagonie i jeszcze śpiewać do tego. Walka była fajna. Ustaliliśmy z Julią, że nie zrobimy, nie pozabijamy się, no bo wiadomo, ona jest młoda. Ja za mało ćwiczyłam, ja po prostu, oczywiście treningi były, bo miałam trenera personalnego, chyba 3-4 treningi wzięłam sobie. No i chodzę na fitness, do Total Fitness w Gdańsku, także ćwiczę tam oczywiście jogę, pilates, też kickboxing i boks, ale to są takie tylko po prostu tarcze, no wiadomo, to jest grupowe walki, to jest zupełnie co innego niż walka z trenerem personalnym. Ja właściwie na ringu byłam raz, dwa razy byłam na ringu, no i dzisiaj miałam po raz pierwszy na sobie te rękawice bez palców właśnie, które są bardziej niebezpieczne niż te, którymi walczyłam. No i szczękę ci pierwszy raz miałam na sobie. Tak. Ja i jak? No fajnie, fajnie, tak, podobało mi się. No to jakieś wyzwanie, bo ja zawsze musiałam być odważna i zawsze miałam jakieś wyzwania. No i nie chciałabym, żeby media mówiły, że jestem matką znanej aktorki, bo ja nie jestem matką znanej aktorki, tylko moja córka jest córką znanej aktorki, piosenkarki, fajterki, blogerki, bizneswoman i art. I żeby w końcu docenili moje talenty, bo ja mam naprawdę ich dużo, a do tego jeszcze bardzo dobrze śpiewam, jak widzicie, i gram. Bo te teledyski, które robiliśmy, to nie było tylko, że ja tańczę w teledysku, jak media tam napisały, tylko ja tak gram, śpiewam i je produkuję. Bo my z Patrykiem robimy je razem. Także no jest to własnym i wysiłkiem, i sumptem, i finansami. Także naprawdę moja córka może być ze mnie dumna. Potwierdzam. Powiedz Izo, czy ty stworzyłaś piosenkę, którą wykonywałaś, w całości tekst? Jeszcze raz? Twój tekst był tej piosenki, którą wykonałaś na wejście? Tak, 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 tak. W całości? Tak, 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 tak. Tak, tak, żeśmy przygotowali specjalnie do tego teledysku, no i przede wszystkim do tego programu Ostrej Jazdy, który jest wspaniałym poradnikiem uczenia się prawa jazdy, jazd w ogóle próbnych, łuku i różnych innych rzeczy, bo taki mieliśmy zamiar, żeby po prostu pokazać też młodzieży, żeby się nauczyła jeździć, jakie są zasady i to nie są nudne programy, tylko naprawdę bardzo mądre. I przy tym mówię tam również o sobie, o swoim życiu, o tym, co przeszłam. Także naprawdę warto te programy oglądać. Ja jeszcze chciałabym podziękować firmie Projekt Suknia, która mi przygotowała na dzisiejszy występ taki elegancki płaszczyk, który miałam wystąpić. Już nie zdążyłam założyć butów, no bo prosto po walce, więc wiadomo, jak pół dnia mnie tak zastało, że w szpilkach chodziłam, bo buty były w samochodzie, no ale już mówię, jestem ze fajterką, sportsmenką, więc muszę chodzić na sportowo. No, no i on, projekt Julia zrobił, suknia zrobił mi właśnie taki piękny, no, płaszcz, którym się muszę pochwalić. No,
uważam, że zrobiliśmy wszystko bardzo, bardzo profesjonalnie i ta impreza Open Fight Night jest bardzo, bardzo, bardzo profesjonalna. Właśnie, jeżeli chodzi... Jestem dumna, że tu wystąpiłam, bo pilnowaliśmy, mieliśmy wykonać pewne zadania, które mieliśmy zrobić i musieliśmy to zrobić i musieliśmy to zrobić i w czasie i w ogóle. Ja byłam trochę przerażona, że mam tak mało czasu na przygotowanie tego wszystkiego, ale poradziłam. Poradziłaś sobie świetnie. Julia bardzo cię chwaliła, mówiła, że nie myślała, że ty będziesz w stanie wytrzymać tą pierwszą rundę. Udało się. Jak ty to zrobiłaś? Czy mentalnie przygotowałaś się do tego, czy po prostu jesteś tak silna i że nic cię nie jest w stanie pokonać? Nie, nie, no jestem silna, to fakt, ale ja mam za mało treningu. Po prostu ja dopiero kilka tygodni temu dowiedziałam się, że będę walczyć. I że to w takim tempie, bo to miało być 3 miesiące, więc ja bym zrobiła sobie jakieś treningi i bym się przygotowała lepiej. No i ogólnie stwierdziliśmy, że w zasadzie ja nie mam, moim zadaniem jest nie walczyć na śmierć i życie, tylko po prostu pokazać swoje umiejętności, jakiś show. Przede wszystkim to, że umiem śpiewać i że nasze teledyski są wspaniałe. Cała młodzież się bawi przy tym, tańczy, wysyłają, kochają, piszą, kibicowali mi tutaj. Wszyscy, bardzo dużo ludzi tu jest dla mnie i siedzą przy relinkach właśnie po to, żeby obejrzeć nie tylko mordobicie, a po prostu ciekawe wydarzenie, bo wydarzenie było, uważam, bardzo, bardzo ciekawe i profesjonalnie zrobione. Dokładnie. Chciałabym też podziękować firmie Amok, która uratowała mi zatoki moje, bo ja mam bardzo przewlekłe zatoki i ta firma właśnie, firma Amok, tu jest, pokażę. Oni po prostu dali mi taki środek, zasponsorowali mi i oczywiście uważam, że jest to bardzo dobry środek na naturalnych składnikach, który mi pomógł, bardzo, bardzo mi pomógł w oczyszczaniu zatok i w ogóle do tego lepiej po prostu się czuję, szybciej dochodzę do siebie nawet w zmęczeniu i oprócz tego, że wącham ten środek, to jeszcze go po prostu smaruje nos i to mi naprawdę pomaga. To jest preparat na bazie ziół. Rozumiem, ale to są jakieś zioła, które musisz wciągać do nosa, czy po prostu wystarczy wąchać? Ja sobie psikam na rękę i później tak po prostu wącham. A ja sobie jeszcze smaruję nos i to mi tak wchodzi do dziurek nosowych i czuję taki wicher, taki wiaterek właśnie i lepiej mi się oddycha. I to jest najważniejsze. Iza, jeszcze ci zapytam o twoich widzów i fanów, o których wspomniałaś. Powiedziałaś, że ci kibicują. Czy ty robiłaś wcześniej jakieś transmisje, na których rozmawiałaś z nimi? Jak tutaj może ci coś podpowiadali, jak zawalczyć, jak wygrać dokładnie? No tak, oni oczywiście wszyscy mi życzyli wygranej, no ale ja uważam, że w tej formie, którą dzisiaj zrobiłam, to jest wygrana, bo i śpiewałam, i walczyłam, i tańczyłam. I pokazałam, że jestem zajebista, że jestem fajna, naprawdę. To powiedz jeszcze o tej ostrej jeździe. Jak to wygląda? O czym ty dokładnie opowiadasz? To jest taki utwór imprezowy, bym powiedziała. Tak samo jak Misiu Kasa Kasa, Misiu Sexy Kasa. To są utwory imprezowe. Tak samo jak imprezy nadszedł czas. Imprezy nadszedł czas. Weekend już jest tylko nas. Misiu Kasa Kasa, Misiu Sexy Kasa. No i tutaj tak samo. Damy, nie damy, idziemy dziś w balet, idziemy naprzeciw, rozpierdol robić. Ostre jazdy tylko we krwi mamy, królami balu będziemy dziś. Hej. Słuchaj, powiedz jeszcze, czy ty byś zawalczyła z kimś jeszcze, na przykład jeżeli byś taką propozycję dostała? Nie wiem, czy bym dostała, bo mam całkowity zakaz walk ze względu na tą rękę i że miałam tą rehabilitację 2 lata. Także doktor, jak usłyszał, że ja w MMA mam wystąpić, to mnie prawie wyrzucił z gabinetu, powiedział,
kategoryczny zakaz walk. Dziękuję, do widzenia. Dokładnie, a ja jednak, ponieważ już się tutaj podjęłam tego, no i no chciałam też właśnie zaprezentować ten teledysk. No i dla młodzieży to zrobiłam, bo młodzież chciała mnie tutaj widzieć. No to wydaje mi się, że zrobiliśmy bardzo fajny i występ, i show, i jazdę, i wszystko właściwie było. Najważniejsze, że ty jesteś zadowolona. Czy myślisz, że się opłacało? Jesteś zadowolona z tego, że wzięłaś udział? Tak. To było nowe wydarzenie, nowe doświadczenie do CV, bo nie każdy może być fighterem w wieku 62 lat. No fajnie, ja jestem bardzo zadowolona i wszystko fajnie. Super, dziękuję ci bardzo Iza za rozmowę, no i to życzę miłego wieczoru, już nocy i wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo, serdecznie dziękuję. Dzięki. Dziękuję wszystkim, dziękuję fanom, że byli ze mną, dziękuję moim trenerom, dziękuję mojemu fitnessowi, Total Fitness w Gdańsku, kuźni boksersko, MMA w Brzeźnie. No właściwie wszystkim dziękuję, że wszyscy wspólnie wzięliśmy udział w tym wydarzeniu. Dzięki Iza. Dziękuję bardzo. I mediom również za przybycie. Dziękuję bardzo, do widzenia.